To jest por, odmiana starozagorski. I ta odmiana charakteryzuje się tym, że ma długą część zdatną do przygotowania sałatek. W przeciwieństwie od odmiany Bartek. Spójrzcie, jest taka długa, jasna część. Tylko cztery mam pory. Powiedzmy w zasadzie to jeden konkretniejszy. Pozostałe pory są odmiany o nazwie Bartek. A tu jest kilkanaście sadzonek właśnie odmiany Bartek. On ma krótką część, tą zieloną, czyli przepraszam, białą, czyli delikatną. Ciemnozielone liście. Seler talar. Przepiękne liście. Mamy 1 listopad. Piękne, zdrowe liście. Lecz niestety bulwy nie są zbyt duże. Nie wiem, jak zrobić, by seler miał wielką bulwę. Taką, jak się nieraz widuje na straganach. Ale ważne, że jest zielone, chociaż piękne, szkodnikiem nietknięte, również aromatu zupom doda. To na tyle. Sezon kończy się. A widzę fiszkę, kiedy było wysiewane. Seler talar 18 marca został wysiany. Chyba troszkę zbyt późno. Może dlatego nie ma za mało czasu na wzrost. Chociaż tu może być większa bulwa. Piękny zapach.